Obudziłam się tego dnia z ręką w nocniku. Czułam, że coś jest nie tak. Jest Wigilia, a ja nie jestem na to kompletnie gotowa. Poranna toaleta na szczęście zajęła mi znacznie mniej czasu niż zazwyczaj. Ograniczyłam się do make-up no make-up, narzuciłam na siebie pierwsze lepsze ciuchy i pognałam do kuchni. Otworzyłam lodówkę i nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Jedyne co w niej znalazłam to ogórki kiszone. Przecież ja nie przepadam za ogórkami kiszonymi, więc to chyba nie moja lodówka. Tak, ta jest moja. Tofu, jogurt owczy, halloumi. A bigos? Gdzie jest bigos? Gdzie są pierogi z kapustą i grzybami i barszcz czerwony? Przecież cały wczorajszy dzień spędziłam na zamawianiu świątecznych potraw z najlepszych warszawskich restauracji. Gdzie one się podziały? Nie wierzę. Mój mąż zjadł je wszystkie w nocy? Choć i takie sytuacje już się kilka razy zdarzały. Zaraz zjedzie się do nas pół rodziny. A ja oczywiście w proszku. Nawet pierniczki mam nieudekorowane. Ale coś mi się wydaje, że to najmniejszy problem, bo mam nieodparte wrażenie, że o czymś jeszcze zapomniałam. Prezenty! Jak mogłam o nich nie pamiętać? No okej, miałam trochę na głowie koncept, samochody, kolekcja sukienek, nasz Krisek, no to był pracowity rok, ale bez przesady! No dobra, dobra, szybko, dam radę. Chwila, moment, spokojnie. Gdzie ja tak biegnę? Przecież wszystko mam na wyciągnięcie ręki. Brzmi jak koszmar, co? Na szczęście ta historia nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No może poza jedną rzeczą, czyli prezentami dla najbliższych, ale te zrobiłam już ponad miesiąc temu i zaraz pokażę Wam, co to jest. I jak macie ochotę, to zdążycie jeszcze zrobić takie same. Ręczne wypisywanie kartek i wysyłanie ich pocztą jest już teraz, mam wrażenie, rzadkością. Zazwyczaj wysyłamy życzenia SMS-ami, e-mailem czy za pomocą mediów społecznościowych, ale ja w tym roku postanowiłam powrócić do tradycji i nawet specjalnie na tę okazję przygotowałam własne fotokartki i mam wrażenie, że taka niespodzianka zaskoczy moich najbliższych i spowoduje, że na pewno się ucieszą. Moja rodzina jest bardzo wzruszona za każdym razem, kiedy dostaję nasze wspólne rodzinne fotografie. Choć nawet jak na tej fotografii nie mam mnie czy mojego męża, to nadal są wzruszeni, bo jest po prostu Krisem. No ale dobrze. To, co jest też fajne, to tworząc taką fotoksiążkę, samodzielnie można wybrać okładkę, rodzaj papieru, tła, na których są umieszczane fotografie. I tak naprawdę możecie stworzyć tą książkę dokładnie w taki sposób, jak chcecie, więc ona jest absolutnie przez Was personalizowana i podajecie swoje ulubione fotografie w stylu, który Wam po prostu najbardziej odpowiada. Kolejna bardzo fajna rzecz związana z tworzeniem tego prezentu to to, że w aktualnych, dosyć trudnych czasach jesteście w stanie ten prezent zrobić nie wychodząc z domu. I nawet jeżeli w święta nie spotykacie się z osobą, dla której ten prezent jest przeznaczony, to Empik Foto może Wam taką fotoksiążkę, bądź więcej fotoksiążek, dostarczyć pod wskazany przez Was adres i w ogóle takie przesyłki powyżej 50 zł są darmowe. Ale jeszcze chciałam Wam pokazać jedną rzecz, bo jeżeli nie macie materiału na taką grubszą fotoksiążkę, to możecie zrobić coś takiego jak fotozeszyt. Ja akurat mam taki już stary fotozeszyt z chrzcin, czyli sprzed pół roku, ale to jest też bardzo fajna pamiątka. No i masa zdjęć w środku. Oczywiście sami wybieracie sposób, w jaki zdjęcia są poukładane, więc ja akurat lubię tak się pobawić troszeczkę. Jest to idealny sposób na podarowanie cudownych wspomnień tym, których kochacie i którzy kochają Was. No i oczywiście wzruszenia gwarantowane. Kolejnym bardzo fajnym pomysłem na prezent, który z jednej strony będzie tak wzruszający jak fotoksiążka, ale który z drugiej strony będzie bardzo praktyczny i używany przez okrągły rok, jest kalendarz. Kalendarz, który możecie stworzyć
w bardzo łatwy sposób sami. No i teraz tak, przede wszystkim musicie sobie wybrać, czy to będzie kalendarz ścienny, czy biurkowy, czy trójdzielny. Potem wybieracie, jakie będą w środku zdjęcia, ile ich będzie, jaki będzie ich układ. O, no to może z lipca, z wakacji z Kryskiem, jakim był małym dziabongiem tu jeszcze. No i co Wam chciałam powiedzieć, to to, że właśnie w tym kalendarzu możecie sobie zaznaczyć w specjalny sposób, wybrany przez Was, różne daty. Takie jak na przykład Wasze urodziny, święta, czy też ważne dla Waszej rodziny rocznice. I właśnie, żeby nikt nie zapomniał, to te daty możecie już tutaj sobie na stałe zaznaczyć. Ja postawiłam w moim kalendarzu na papier kredowy, bo macie do wyboru kredowy lub fotograficzny. No i powiem Wam szczerze, że taki kalendarz to jest niedrogi gadżet, a zapewnia Wam efekt wow. A jak nie chce Wam się wybierać zdjęć, nie czujecie się z tym komfortowo, nie macie do tego predyspozycji, to zawsze możecie postawić na jedno piękne, ulubione zdjęcie, które możecie wykorzystać na przykład tworząc taki oto spersonalizowany kubek. Oczywiście taki kubek jest fajnym prezentem dla samych siebie. Wiecie, czasami tak pewnie macie, że ulubione zdjęcie od razu ląduje na tapecie telefonu, ale również może wylądować na kubku, a tym samym na Waszym biurku czy stole i zawsze jest z Wami. Ale oczywiście taki kubek też jest świetnym prezentem dla kogoś, więc również Wasza ulubiona fotografia może stać się ulubioną fotografią bliskiej Wam osoby, której taki kubek podarujecie. No i pamiętajcie o tym, że każdy prezent, w którego tworzenie włożycie serce i który jest po prostu spersonalizowany, będzie na pewno znacznie cieplej przyjęty przez osobę obdarowaną niż taki zwykły prezent ze sklepu. Jeśli szukasz porad i inspiracji ślubnych, koniecznie zajrzyj na mój portal weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!